Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Sekretarz, Szanowna Propozycjo, Opozycjo, Drodzy Państwo. Podejmując temat młodzieży, która swoją przyszłość wiąże na przykład z muzyką, teatrem, ogólno pojętą sztuką, chciałabym udowodnić Państwu, że są sposoby, którym zainteresowani tą sferą aktywności mogą rozwijać swoje talenty i pasje, które w późniejszym czasie będą przydatne w naszym rozwoju zawodowym. Na terenie Ostrowca funkcjonuje bardzo wiele organizacji, które umożliwiają właśnie takie kształtowanie swoich umiejętności w dziedzinie, która nas interesuje. Miejskie Centrum Kultury organizuje zajęcia teatralne, plastyczne, fotograficzne, dające podstawy do profesjonalnego zajmowania się jedną z wymienionych płaszczyzn zawodowych. Świetnym przykładem na potwierdzenie moich słów może być znany aktor Mirosław Baka, który w ten sposób zaczynał swoją teatralną i filmową karierę. Czy na przykład Monika Kalita, finalistka programu Szansa na sukces. Myślę, że te przykłady wystarczająco podziałały na Państwa wyobraźnię, bo powiedzmy sobie szczerze, żadne warsztaty, żadna szkoła o profilach zawodowych, żadne projekty kierowane do młodych ludzi w Ostrowcu Świętokrzyskich będą bezwartościowe, jeśli zabraknie z naszej strony odpowiednich chęci, zaangażowania i konsekwentnej pracy nad sobą. Młode osoby zdeterminowane i chętne do podjęcia pracy weekendowej, niekoniecznie związanej z ich pasjami, ale pozwalającej na ogólne zaznajomienie się z posiadaniem statusu pracownika, mają taką możliwość. Osobiście doreszczą pracuję jako hostessa w hipermarketach. Strona przeciwna odbiera to w zupełnie negatywnych ramach. Ja natomiast uważam, że dzięki temu mam możliwość rozwijania w sobie takich wartości jak odpowiedzialność, poczucie obowiązku, samodyscyplina czy umiejętność swobody wypowiedzi w kontaktach międzyludzkich. Mój własny przykład to tylko jedna z wielu form aktywności zawodowej, którą może podjąć młody Ostrowczanin. Dzięki organizacji kursów z zakresu dziedzin sportowych w naszym mieście można otrzymać na przykład status sędziego meczu piłki nożnej, siatkowej, tudzież zawodów pływackich. Posiadane uprawnienia pozwalają na niemal cotygodniowe sędziowanie, nie obserwacje, nie wysłuchiwanie wykładów teoretycznych, ale praktyczne zastosowanie w trakcie odbywających się meczów. Dla osób mniej dyspozycyjnych lub dbających o wysoką intensywność swojego życia towarzyskiego, które z pewnością ucierpiałoby przy takiej formie spędzenia weekendowych dni, co roku jest organizowany Dzień Przedsiębiorczości, który każdy uczeń może spędzić w wybranej przez siebie placówce, gdzie zaznajomi się ze strukturą jej funkcjonowania w dostatecznym stopniu, aby ocenić, czy będzie poszukiwał w tym kierunku dodatkowych możliwości rozwoju, czy też nie. Dziękuję. Proszę. Pytanie. Czy uważa Pani, że formy aktywności, które wymieniła Pani, aktywności zawodowej, w przyszłości będą miały jakieś znaczenie, kiedy będzie Pani podejmowała pracę w zawodzie, który w przyszłości Pani wybierze, który z całą pewnością nie będzie związany z byciem hostessą? Zaznaczyłam, że chodzi mi głównie o takie przygotowanie czysto, nawet psychiczne. Czy zdaje sobie Pani sprawę, jaki szok przeżywa młody człowiek, student, który idzie po raz pierwszy do nowej pracy? Proszę bardzo. Pani Olu. Ja chciałabym zaznaczyć, że jest tu mowa właśnie o kontaktach międzyludzkich. Czy osoba, która 16 lat spędziła w pokoju, sama, bez ludzi, bez nikogo, załóżmy z rodzicami, potrafi potem wyjść, przekonać do ludzi siebie i potrafić później z nimi rozmawiać? A tutaj właśnie koleżanka bardzo dobrze się tego uczy. Proszę bardzo. Informacja, muszę powiedzieć jako doradca zawodowy. Praca, o której wspomniała tutaj Pani, będą świadczyły w przyszłości jedynie o jej zaradności życiowej, jeżeli będzie szukała pracy na swoim wyuczonym zawodzie. Ale przyzna Pani, że to z pewnością przyda się w późniejszym poszukiwaniu pracy. Jak najbardziej informacja po raz drugi, ponieważ ważne jest, żeby w życiorysie nie było luk, to znaczy takich elementów, miejsc, kiedy ona siedziała, nic nie robiła. Jeżeli robiła coś, zdobywała pieniądze, będzie się to bardzo pozytywnie liczyło.